bo jest na drugim miejscu, a pozostało trzech zawodników. Bardzo prawdopodobne, że któryś z Japończyków będzie dzisiaj na podium. Na razie liderem Naoki Nakamura, a na rozbiegu Ryoyo Kobayashi. Trzecie miejsce po pierwszym skoku, w którym uzyskał 128 metrów i wtedy wcale nie miał mocnego wiatru, bo tylko 0,7 metra na sekundę. Ale pięknie, ale pięknie. Wygrywał tutaj w 2018 roku. Stawał dwa razy na trzecim stopniu podium w 2018 i 2019. Teraz będzie liderem. 131 metrów. Świetny występ Japończyka. Wiatr teraz mu bardziej pomógł niż w pierwszej serii, bo to było 1,3 metra na sekundę, ale wykorzystał to fenomenalnie Ryoyo Kobayashi. 131 metrów. Łączna nota ponad 247 punktów. Ponad 13-punktowa przewaga nad jego rodakiem Naomi Nakamurą. Kamil na trzecim miejscu. Świetne skoki dzisiaj Ryoyo Kobayashiego, no ale pozostaje dwóch zawodników, którzy byli od niego wyraźnie lepsi po pierwszej serii. Ponad 5 punktów przewagi miał Karl Geiger, który teraz przygotowuje się do swojego skoku. Najlepszy z Niemców. Markus Eisenbichler w dzisiejszym konkursie w najgorszym wypadku będzie na miejscu szóstym, no ale zapewne zdecydowanie wyżej celuje Karl. Już skupiony, czeka na sygnał od Stefana Horngachera, no ale cały czas pali się żółte światło, cały czas te podmuchy pod narty za mocne, tak jakby znowu teraz wiatr chciał pomóc tym zawodnikom z czołówki stawki, aby oni przynajmniej końcówkę tego spektaklu nam odmalowali w jakichś bardziej jaskrawych i imponujących barwach. Rusza Geiger. Świetna prędkość na progu, ale czy wystarczy odległości? Wystarczy, wystarczy. Też koło 130 metra lądowanie. Podobne warunki wietrzne, jeśli oczywiście wierzyć wskaźnikom. 133, no więc to jest odległość lepsza o 2 metry od tej, jaką uzyskał przed chwilą Japończyk, przy bardzo podobnych warunkach w powietrzu i przy identycznych notach, tych w każdym razie liczonych, bo 55,5 punktu otrzyma Geiger, no więc utrzymuje tę kilkupunktową przewagę nad Ryoyo Kobayashi. O tak, świetny skok. W pierwszej serii miał najlepszą odległość, 134,5 metra. Teraz też ma na razie najlepszą odległość, 133 metry. No i ostatni zawodnik, kończący inauguracyjny konkurs punktowany w nowym sezonie albo Granerud, zdobywca Pucharu Świata w minionym sezonie, zwycięzca 11 konkursów, dwa razy wygrywał tutaj w Niżnym Tagile w poprzednim sezonie. Jest liderem po pierwszym skoku, ale tylko o 0,7 wyprzedza Karla Geigera. Czy wygra to Norwek? Nie. Nie, chyba nie wygra. No bo zielona linia przed nim. Wydaje się, że w podobnych warunkach wiecznych skakał Halvor Egner Granerud. 1,3 miał Geiger. Prawie 1 metr na sekundę wiatru pod narty Granerud, ale 8 odległość metrów 125 bliżej. Metrów, 8 metrów bliżej, czyli przegrywa Granerud inauguracyjny konkurs. Nie będzie trzeciego z rzędu zwycięstwa, nie będzie drugiego miejsca. Na trzecim kończy te zawody Halvor Egner Granerud, drugi jest Ryoyo Kobayashi, a wygrywa Karl Geiger. Piąte miejsce Kamila Stocha, wyśmienity awans o 15 lokat naszego reprezentanta. Dawid Kubacki spadł niestety o 5 miejsc i to jest 13 lokata, no ale biorąc pod uwagę sytuację wyjściową, to suma summarum chyba bardzo niezadowoleni być nie możemy. Szkoda, że tylko dwóch biało-czerwonych dzisiaj w drugiej serii, ale pokazali się przyzwoicie Dawid i bardzo dobrze w drugim skoku Kamil Stocha. Jutro kolejny konkurs i jutro zapraszamy przed telewizorem. Myślę, że będzie jeszcze lepiej. Jest szansa, że będzie interesująco. Tak, jutro też kwalifikacje, na które mamy do playera o godzinie 14:30. Wówczas będziemy pokazywać w playerze i my komentować kwalifikacje do niedzielnego konkursu na skoczni ICE, czyli bocian w Niżnym Tagile. Naoki Nakamura z najlepszym wynikiem w historii swoich występów w Pucharze Świata. Dotychczas to była lokata 13 wywalczona przed 2 laty w Wiśle. No a teraz podium na taki dosyć krok, bo to był ponad 9 straty do Graneruda. Bardzo udany występ z Japonii.